Kochani, ja chcę się podzielić się z wami takim czymś bardzo osobistym. Tak naprawdę to jest to świadectwo rzeczy, które sobie przeżywam, ale kiedy tydzień temu przeglądałem się na ślub Marka i Amiry, tak zacząłem sobie o tym rozmyślać i przyszło do mnie takie przekonanie, żeby podzielić się tym z wami, że być może niektórym z was pozwoli to bardziej dotknąć serca Boga. Kiedy patrzę sobie na nasze małżeństwo, mojej Julity, jesteśmy 14,5 roku po ślubie. Mieliśmy bardzo różne okresy. Był okres, kiedy mieliśmy po 20 lat. Była taka młodzieńcza i cielesna fascynacja. Były okresy, kiedy jeszcze będąc w świecie, pewne rzeczy nas przerosły, pewne rzeczy nie dźwignęliśmy. Pogubiliśmy się w tym. No i później ten najpiękniejszy czas, kiedy poznaliśmy Jezusa i zaczęliśmy z Nim wzrastać. Wiecie, ja sobie uświadomiłem, tak realnie, ja nie traktuję tego absolutnie jako slogan, że po tych 14,5 latach nigdy nie kochałem jej bardziej. Ale wiecie, co w niej kocham najbardziej? Jezusa. Ja, kiedy przyglądam się w ogóle na nas, ja zaczynam rozumieć w ogóle Boży zamysł małżeństwa. Zaczynam rozumieć siłę, jaka z tego małżeństwa płynie. Wiecie, często jest tak, że ludzie patrzą tylko na to, co zewnętrzne, tak? W naszym związku to ja jestem ten, który wsiada w czołg, jedzie i taranuje inne rzeczy, ale wielu rzeczy bym nie zrobił, gdyby nie było ich wsparcia. Wiele razy, kiedy zaczęła do mnie mówić, wiedziałem, że mówi Jezus, przychodziła bojaźń. Wiele razy mnie budowała. Wiele razy dodawała mi odwagi. W związku z tym, że jesteśmy małżeństwem, to oprócz tego, że Bóg mówi do mnie bezpośrednio, to najczęściej do mnie mówi przez nią. Nigdy nie była tak mądra. Nigdy nie była tak piękna. Wiecie, jak ja zaczynam patrzeć, zaczynam to w ogóle rozumieć, że można mieć po 90 lat i być w ogóle mega zafascynowana sobą. Ja to rozumiem. I to jest pierwsza rzecz. Ale teraz powiem wam jeszcze drugiej rzeczy. Jakiś czas temu, wcale nie tak dawno, jadę sobie do Gdyni, modlę się w samochodzie, bo to jest piękny czas mojej komory. Modlę się jak zawsze. Modlę się o różne rzeczy. Ustanawiam, ogłaszam, dziękuję. Był taki moment, kiedy modliłem się o swoją służbę, budowałem tą służbę. W naturalny sposób przeszedłem na dzieci. Kiedy dzieci, modlę się o moje cielesne dzieci, nigdy nie miałem problemu, żeby modlić się i mówić: Boże, dziękuję Ci za ich służbę, dziękuję Ci, że ich służba jest większa od mojej. I w naturalny sposób płynę sobie w tej modlitwie i dochodzę do miejsca, gdzie chcę powiedzieć: Boże, dziękuję Ci za służby Julity, dziękuję Ci, że ona jest... I się zatrzymuję. Pojawia się lęk. Słyszę pytanie, czy ty tego chcesz? A mi od razu się przypomina sytuacja, boję się. Nie uświadamiałem sobie tego wcześniej, nie zadawałem sobie nigdy takiego pytania. Od razu mi się przypomina, jak przeżywałem kiedyś taką rzecz, to był taki najbardziej religijny slogan, jak ludzie mówili do mnie, zanim poznałem Jezusa, postaw Boga na pierwszym miejscu. Wiecie, ja często w różnych miejscach, bo tak wypadało, to mówiłem, że Boga trzeba stawiać na pierwszym miejscu, ale zawsze mi się to była taka fikcja, taki banał. Bo co to znaczy w ogóle Boga postawić na pierwszym miejscu? Co to znaczy? I pamiętam, że kiedy oddałem życie Jezusowi, jakby wróciło to do mnie w ogóle, bo wszyscy mówili mi wokół, postaw Boga na pierwszym miejscu, ale o co chodzi z tym postawieniem Boga na pierwszym miejscu? Pamiętam, że wtedy podjąłem decyzję, powiedziałem: Boże, ja do końca tego nie rozumiem, ja tego nie ogarniam, ale ja stawiam się na pierwszym miejscu w każdej dziedzinie mojego życia, tą, którą zidentyfikowałem i tej, której nie identyfikuję jeszcze, jakby oddaję Ci to i puszczę. Ja pamiętam, że ta decyzja spowodowała, że ja po 2 tygodniach, bardzo szybko Duch Święty mi to pokazał, stałem się lepszym mężem, lepszym ojcem. Ja zacząłem rozumieć, że kiedy ja Jego ustanowiłem na pierwszym miejscu, tak, to tak naprawdę ja na tym wygrałem. To w ogóle wszystko wzrosło. I teraz jakby staję w tym samym miejscu, tak? Diabeł zaczyna do mnie mówić. Stracisz coś. Coś ci ominie. Czegoś nie dosięgniesz.
Pozbawisz się czego. Ustanowisz jej, że będzie większe. Wiecie, walczę, ale pamiętam to, kiedy postanowiłem podjąć decyzję, że stawiam Boga na pierwszym miejscu i mówię, Boże, ja chcę. Boże, dziękuję Ci za służbę mojej żony. Dziękuję Ci, że ona jest większa ode mnie. Coś Wam powiem. Wygrałem podwójnie. Na tej decyzji wygrałem podwójnie. Po pierwsze dlatego, że realnie buduję służbę mojej żony. A po drugie dlatego, że we mnie coś pękło. Wskoczyłem w jakąś kolejną przestrzeń, której nie rozumiałem. Zmierzyłem się z jakimś lękiem, którego do końca też nie identyfikowałem. Wiecie, ja wiem, że ja w tamtym momencie dotknąłem serca Boga. W ogóle od razu pokazał mi te słowa Jezusa, kiedy On mówił, że a ci, którzy uwierzą, będą większe czynić rzeczy. On jest Bogiem. On wykonał największe zadanie, ale On w ogóle nie ma problemu. Wręcz przeciwnie, żeby nasza służba tutaj na ziemi była większa od Niego. W ogóle On wie, że On będzie uwielbiony. We mnie coś pękło. Wiecie, ja zacząłem w ogóle inaczej patrzeć, nie tylko na żonę, ale też na innych. Jakiś pokład rynkowy. Do tej pory było tak, że nie miałem problemu, żeby się modlić o innych, ale gdzieś tam moja osoba jednak, moja służba była kształtowana inaczej. Wiem, że tą decyzją dotknąłem serca Boga, że zrozumiałem, jakie On ma intencje. Jemu w ogóle to nie przeszkadza, że my możemy robić wielkie rzeczy. On jest Bogiem, On się tego nie boi. Tu się siadła, jak podzielić.